Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu. To będzie vlog z takiej naszej, mojej imprezy urodzinowej i naszej parapetówki, ponieważ taką imprezę organizujemy jutro, to jest w sobotę. Dzisiaj miałam do Was ponagrywać trochę, jak robimy zakup, jak się przygotowujemy, ale nie było czasu chwycić za aparat, a tak naprawdę za dużo tych przygotowań nie było poza sprzątaniem, które zrobiliśmy z samego rana. Miała przyjść do mnie jedna paczka z dekoracjami, jedna przyszła wczoraj, druga miała przyjść dzisiaj. No i tam były też balony, które mieliśmy dzisiaj napompować. Niestety jeszcze ta paczka nie przyszła, a za chwilę przyjeżdżają do nas znajomi, więc będziemy musieli zrobić to jutro, bo tamten sklep, w którym mieliśmy napompować balony helem, jest otwarty chyba do 17, do 18. I po prostu już dzisiaj tego nie zrobimy, więc na spokojnie jutro z samego rana pojedziemy, bo i tak jedziemy po tort. I wtedy też pojedziemy na zakupy spożywcze. Może dzisiaj coś jeszcze kupimy, bo będziemy szli po coś na obiad i na kolację, więc zobaczymy. Jest, słuchajcie, dzisiaj tak gorąco, jak przez ostatnie dwa dni, jak będzie przez kolejne chyba 3 czy 4. Cała się kleję, mimo tego, że nie wiem, z godzinę temu brałam prysznic, myłam włosy, ale po prostu je związałam, nic z nimi nie robię. Pomalowałam się, bo myślałam, że będziemy właśnie dzisiaj gdzieś wychodzić i tak dalej. Miałam dzisiaj też nagrywać film, ale no nie wyrobiłam się z tym, więc zrobię to po weekendzie. I tak mam filmy ponagrywane, więc nic straconego. No i teraz czekamy na nich, potem pewnie pojedziemy do sklepu zrobić jakieś zakupy na dzisiaj. No i czekamy na tą paczkę, także mam nadzieję, że się nie miniemy z kurierem. Próbowaliśmy się z nim skontaktować, ale wiemy tylko tyle, że będzie od 15 do 18, teraz jest jakoś 16, więc czekamy. Także tak, zapraszam Was na tego vloga, mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No i mam nadzieję, że jutro już tak ruszymy, no bo w końcu jutro jest impreza, więc jutro będzie najwięcej do zrobienia, ale no czasami człowiek sobie coś zaplanuje, żeby było, wiecie, łatwiej, wygodniej, ale to nie wyjdzie, więc miało dzisiaj być trochę rzeczy zrobionych, wszystko będzie robione jutro. Ale pomyślałam, że się z Wami przywitam, bo no jakoś tak miałam ochotę zacząć tego vloga dzisiaj. Dzisiaj raczej nie będę vlogować, jak będziemy ze znajomymi, dlatego że nie widzieliśmy się chyba z miesiąc albo prawie dwa. Nie no, może z półtora, bo byli na wakacjach, także będą nam opowiadać i tak dalej, będziemy musieli się nagadać, więc nie będzie tak naprawdę czasu na vlogowanie, ale jutro obiecuję, że postaram się nagrać jak najwięcej. Także my czekamy na znajomych, ja idę teraz postać przed wiatrakiem. Na zewnątrz jest przyjemnie, bo jest wiatr, także to jest plus. Otworzyliśmy balkon i takie świeże powietrze wpada, także nie jest jeszcze tak źle jak wczoraj. I tak, idę tam do Emila, bo on puszcza już tą muzykę, także posiedzimy sobie i poczekam. Jak wiecie, Ada miała urodziny i dostałam od niej Pandorę, tą przyjaciółkę. Zaraz, zaraz, zaraz. O, tą z serduszkiem tutaj. Zaraz pierwszą od prawej. I to jest właśnie jako, że dla przyjaciółki. I pomyślałam, że idealnie byłoby kupić Adzie to samo. I od razu zamówiłam Adzie takiego samego czerwca. Także Ada już dostała w sumie prezent ode mnie i od dziewczyn, bo się składałyśmy. Ale pomyślałam, że to będzie fajne, jak będziemy miały takie same. Także dam jej to dzisiaj, jak przyjadą. Taki prezent dodatkowy. A ja się jednak przebrałam, zaczęłam coś robić z włosami, a tu przyszła paczka, więc pokażę Wam szybko, póki to wszystko jest, co zamówiłam. Mamy serwetki, mamy dwa balony, 24, tylko niestety zamówiłam i się pomyliłam, bo jeden jest 83 cm, a drugi jest 91, także mam nadzieję, że tego nie będzie aż tak widać. Happy birthday, tak mam nadzieję, że to jest napisane. Tak, coś takiego. Talerzyki do ciasta. Takie foremki na jakieś przysmaczki, bo mamy mało takich małych opakowań. Frędzle. Trzeba je związać. Balony. To są te świeczki? One wyglądały na większe, nie? Weź to wysuń. Tutaj mamy konfetti na stół, takie pastelowo-złote. No ładne o. są. Ładne są, ale wyglądały na takie duże, grube, nie? Tutaj mamy taką wstążkę do balonów, jak już będą napompowane. No i to w sumie tyle. Nie aż tak dużo, ale wiecie, zawsze coś. Okej, okazało się, że brakuje 5 balonów takich z konfetti, które były fajne. Ale no już trudno, nie dostaniemy ich, ale może chociaż zwrócą nam kasę, bo na zamówieniu powinny być.
Dobra, Emil już tam załatwił. Ja tutaj robiłam zdjęcie. Okazało się, że była jakaś pomyłka i zwrócą nam kasę. No, odesłaliby jeszcze, ale na jutro już nie da rady, więc nic się nie stało. Najważniejsze, że mamy inne balony. Te trzeba jechać napompować. Najwyżej kupimy coś na miejscu może tam. Może one będą jakieś fajne. No, zobaczymy, dobra. Ja to na razie zostawiam i zaraz lecimy. No i jednak jedziemy dzisiaj napompować balony. Emil już wszedł do samochodu, ja biorę te, które mamy. Jak trzeba będzie, to najwyżej dokupimy coś na miejscu. Później muszę jeszcze tylko ten numer konta tam przesłać, żeby mi oddali za te balony, których nie ma. Ciekawa jestem, czy będą mieli takie tam, bo oni mają jednak trochę inny asortyment w tym sklepie tutaj w Gdańsku. Ale były fajne takie balony z konfetti, także no nie wiem, zobaczymy, może będą, to dokupimy. I tak, zastanawiam się, wezmę tą wstążkę, bo nie wiem, jak my potem te balony zabierzemy. Coś się pomyśli. I tak, ja schodzę już na dół, jak widzicie, jednak sobie pokręciłam włosy, bo czekaliśmy na kuriera, czekaliśmy na nich, więc już się ubrałam, pokręciłam włosy. I jeszcze torba na zakupy. Dobra, i idziemy. Dobra, także my idziemy. Później dam prezent Adzie, także może jeszcze coś dzisiaj nagram, nie wiem. Zobaczymy dzisiaj, jak widzicie, spontan. Ada idzie z balonami. Co najmniej jakby twoje urodziny znowu były. Słuchajcie, jak widać, mamy balony. Nic nie dokupowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że tyle wystarczy. A okna są tu zamykane, to można puścić. Ja tylko przyszłam je podrzucić. Nie, nie 42, drugą stronę. Ale dobra, niech sobie latają, są spięte, więc my idziemy teraz dalej na zakupy. Cieszę się, że to już jest z głowy, także idziemy dalej. Aaaa, takie same! Bardzo, jak się Ada maluje. Ada Jelona i się maluje! Wielozadaniowo! Ada Murzynka, a ja blada. Wszyscy coś robią, a Adka rolatka się obija. Gotowa, wszystko przyszykowane, trochę na ostatnią chwilę, ale cały czas robiliśmy, każdy miał coś do zrobienia, pokręciłam sobie włosy, już się trochę rozprostowały, trochę się schłodziło, ja mam sukienkę, jak widzicie, taką na dłuższy rękaw, ale taką zwykłą, klasyczną, Emil zresztą zaakceptował, podobała mu się, także zaraz wszyscy przyjdą, znaczy w sumie trzy osoby jeszcze, reszta jest. Hello!
Także idziemy, mam baterię, ja muszę naładować, także trochę wam pokażę, mam nadzieję i mam nadzieję, że będzie super i że się nie zgrzeje w tej sukience, także zaczynamy imprezkę. Dobra, to od razu pytam, kto pije? Były kapta? Super! Cześć! Chciałam tylko powiedzieć, że Emil pewnie się obrazi za prezent, ale... Wiem, jakiego koloru jest prezent, jest różowy! I to nie płyta. Dajecie nagrodę. No Ada niech się nagra, ja poleję. Ale gorąco. Na pewno jest różowe, Aluś. Nie wiem. Kaśma jest za twoja. Możliwe. Dobra, Ada wino. Emil, to skądś kojarzysz? To mi się pojarzyło z poduszką. Będzie pasować. Wszystko co lubię. Znaczy taki ładny. Jeszcze będziesz tym okrywał. Ja polewam, zaraz. Kiedy trochę dzisiaj trochę jest za ciepło na kocyk, ale... Ale będzie pasowało. Ale stwierdziłam, że ma idealnie taki sam wzór jak zasłonę, tylko w powiększeniu. No, ty nie mogłaby się źle tego wybrać, więc... Siadajcie sobie, moi... Teraz nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. A kto? Niech gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. A 100 lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Hej! Trzymaj, bo ja muszę to zmywać, ale to będzie pożar! Kurde. No właśnie. Mogę? Poczekaj, no! Jeszcze poczekaj, ja też. No, a trzy, cztery, raz! Nie da się! To się nie gasi! Cześć, jest już po imprezie, weekend się zakończył, impreza się zakończyła i znajomi pojechali do domu, także teraz jest pusto i tak trochę smutno, w sensie wiecie, tak nagle cicho jest jak od piątku. Tak, od piątku do poniedziałku zawsze, wiecie, ktoś oprócz nas jeszcze był w domu. To teraz się zrobiło tak po prostu trochę cicho i pusto. W każdym razie chciałam powiedzieć, że miałam super imprezę urodzinową. Ja bawiłam się do czwartej. Nie wszyscy, niektórzy poszli spać wcześniej. Także w piątek przyjechali pierwsi znajomi, potem w sobotę była impreza. Same przygotowania jakoś tak mnie wprawiły w ten nastrój i sprawiły trochę, że to wszystko jakoś będę lepiej wspominać, bo a tu przygotowywaliśmy jedzenie, a tu się z dziewczynami malowałyśmy, a tu pojechaliśmy po te dekoracje dzień wcześniej i jakoś tak wiecie, to wszystko wpłynęło na całokształt tej imprezy, a nie tylko wiecie, sama impreza. Także będę to na pewno miło wspominała. Potem jeszcze w niedzielę siedzieliśmy i w poniedziałek wszyscy wrócili do siebie, a my tutaj zostaliśmy. Także impreza była jak najbardziej udana, był tort
swoją drogą pyszny, od Sowy. Były dekoracje, mimo tego, że nie wszystkie, to moim zdaniem wystarczająco, tak wiecie, nie za dużo, ale jednak coś tam gdzieś zawiesiliśmy. No byli wszyscy, także jestem bardzo szczęśliwa, dostałam też kilka prezentów, także bardzo dziękuję. Na vlogu chyba widzieliście, że dostałam od siostry taką narzutę, która jest w sumie takiego samego wzoru jak zasłony, tylko w powiększeniu. A i planer jeszcze dostałam od siostry, także takie gadżety, które lubię. Od Ady dostałam już wcześniej Charmsa i przywieźli jeszcze z Turcji dla nas herbaty smakowe, w tym jest arbuzowa, także już nie mogę się doczekać, aż spróbuję, bo nigdy w sklepie takich herbat nie widziałam. Znaczy niektóre smaki u nas są, ale arbuzowe w życiu nie widziałam. Także bardzo chętnie spróbuję. Dostałam też kosmetyki z Yop i dostałam piękne takie ręczniczki do kuchni i jeszcze od siostry dostałam taki, który pasuje w sumie do poduszek w salonie. Także wszystkie prezenty były jak najbardziej przemyślane i za nie dziękuję. Dostałam jeszcze filiżanki z podstawkami i taką małą torebę. Także wszystko, co może się przydać do domu lub dla mnie. Oczywiście prezenty od Emila już wam wcześniej pokazywałam, a tutaj po prostu wam powstawiam przebitki, mam nadzieję. I co tutaj więcej powiedzieć? Jestem bardzo zadowolona i przychodzę po prostu zakończyć tego vloga, żeby wam opowiedzieć właśnie moje wrażenia. Sukienka była super, jeżeli ktoś jest ciekawy i będzie jeszcze na stronie, to podlinkuję ją w opisie, ale jest ona z butiku internetowego warleska.pl, tak mi się wydaje, że ta strona się nazywa. Sukienka jest prześliczna, od razu po imprezie ją wyprałam i wygląda rewelacyjnie, nie trzeba jej w ogóle właściwie prasować. Także ja polecam, jestem zadowolona z materiału. No to, że było gorąco, no to było gorąco, ale nie upociłam się aż tak strasznie, jak myślałam. A ma ona taki fason i taki kolor, że będzie pasowała na wiele okazji, więc cieszę się z tego zakupu. I ogólnie jestem zadowolona, bo i było wesoło, i było sympatycznie, i zrobiliśmy właśnie różne jakieś takie, wiecie, przystawki, pokroiliśmy arbuza, była zapiekanka jako taki ciepły posiłek, chociaż wiecie, w taki upał nie za bardzo się chciało jeść, ale zadbaliśmy właściwie o każdy aspekt, także jestem bardzo zadowolona, dawno nie miałam już takich wyprawianych urodzin, więc cieszę się, że je zrobiłam i na pewno będziemy dobrze wspominać. Mało zdjęć zrobiliśmy, bo właściwie podczas imprezy nikt sobie ze sobą nie robił żadnych zdjęć. Ja tylko tam trochę dla was ponagrywałam i zrobiłam jakieś zdjęcia telefonem, zanim przyszli goście, także trzeba będzie za rok o tym pomyśleć, jak będę robiła 25 urodziny, żeby porobić sobie zdjęcia. I tak, ja się przychodzę z wami już pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, że może zobaczyliście, jak trochę wyglądały moje, nasze przygotowania do takiej imprezy. No i że sprawił, że gdzieś tam poprawił wam się może humor, albo że się uśmiechnęliście. Także ja jestem z wszystkiego bardzo zadowolona. Dziękuję wszystkim, którzy byli i z wami się już żegnam. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeżeli film wam się podobał. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Także buziaki. Pa!